Brzydzę się wziąć do ręki tą kapę. Ty nie jesteś człowiekiem, rozumiesz? Ty jesteś moim kundlem. Nie jesteś człowiekiem. Wszystko odbywało się w obecności księży i katechetów, którzy nie zareagowali w żaden sposób na te skandaliczne, demoralizujące młodzież treści. Ministra Czarnka w ogóle to nie zainteresowało. Gdyby wnioskodawcy faktycznie chcieli chronić dzieci, wystąpiliby o likwidację lekcji religii, na które już prawie i tak nikt nie chce chodzić. To właśnie na religii, zamiast i na wychowaniu do życia w rodzinie, zamiast naukowych informacji o życiu seksualnym, opowiada się dzieciom i młodzieży bajki. No na szczęście już prawie nikt ich nie słucha, bo na religię prawie nikt nie chodzi. Tak czy inaczej, jest to projekt szkodliwy i jest oburzające, że jest przedstawiany jako projekt obywatelski, bo naprawdę to jest trzecia wersja Lex Czarnek, którą, miejmy nadzieję, odrzuci prezydent, gdyby doszło do haniebnego jej uchwalenia w Sejmie. Brzydzę się wziąć do ręki tą kapkę. Już dawno były przeprocedowane. Tymczasem... Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Nie zadała pani pytania, zmarnowała pani czas. Pół minuty. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Proszę opuścić mównicę, bo będzie pani ukarana. Nie dokończy pani wystąpienia, bo przekroczyła pani czas. Pan poseł Grzegorz Braun. Pani poseł, zwracam pani uwagę, że zakłóca pani obrady Sejmu. Pani poseł, na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuję panią do porządku. Pani poseł, na podstawie artykułu 175 ustęp 4 regulaminu przywołuję panią do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pani prowadzenie obrad. Ogłaszam 3 minuty przerwy. No teraz mogę wykluczyć panią z obrad i nie będzie się liczył pani głos w głosowaniu, jak pani ma na to ochotę. Panie marszałku, może by pan się zastanowił. Pracujemy z panią poseł, że pani dokończy wypowiedź, natomiast no, będzie pani ukarana oczywiście. Ale jeżeli pani przedłuży, to wykluczę panią z obrad. To już mogę?
W takim razie, dobrze, dziękuję bardzo. Ma pani pół minuty. Dobrze, sugerujecie, że to jest projekt rodziców. Przypominam, że większość z nas jest rodzicami i dla swoich dzieci chcemy jak najlepiej. I właśnie 80% społeczeństwa jest za edukacją seksualną, bo rodzice potrzebują pomocy. Sami często nie potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi o seksualności i chcą, żeby dzieci w szkole otrzymały rzetelną wiedzę. A wy robicie wszystko, żeby dzieci pozostały bezbronne. Ten program jest wystarczający. Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Pani poseł skończyła już. Pani. Praw dziecka, ten sam człowiek, który w sprawie... Pani poseł Monika Falej, Lewica. Jakie treści mają być kierowane do dzieci przy... gwałtów nachalnego dotyku? Pan poseł Sylwester Tułajew, Prawo i Sprawiedliwość. A pan, panie marszałku, prowadzi te obrady w sposób skandaliczny. I większość rodziców pani bierze poseł udział. Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Edukacja seksualna potrzebna jest na... Pan poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Lex Czarnek 3.0 nie przejdzie, bo to szkodliwy... Dobra, dobrze, panie pośle, już pan sobie pokrzyczał.